Przechodzimy do mój projekt uchwały. Dobra, dziękuję bardzo. Na początek chciałbym Państwu sprawozdać za okres, kiedy dzielnica była pod rządami naszej uchwały w sprawie powierzenia upoważnienia zarządu na czas wakacyjny. Więc zarząd podjął następujące uchwały. Pierwsza uchwała nr 93 w sprawie ustawienia słupków blokujących wjazd do parku imienia dr. Henryka Jordana. Zarząd dzielnicy centralnej roboczej wnioskuje o ustawienie słupków składanych blokujących wjazd do parku imienia dr. Henryka Jordana od strony deplaku Reymana. Ta uchwała była wywołana przez mieszkańców, którzy zgłosili nam taki problem, mianowicie od strony Bajlanki następuje regularny ruch samochodowy, który właśnie do tych budynków Bajlanki i tam po tym deptaku jeżdżą samochody, zresztą rozjeżdżając dookoła trafik. I jest to związane też z naszą poprzednią uchwałą Rady, w której to wnioskowaliśmy o wprowadzenie zasady, że budynki, lokale użytkowe na terenie parku mają być zaopatrywane za pomocą wózków ręcznych, a nie samochodów. Kolejna uchwała była w sprawie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łonia Krakowskie. Zarząd dzielnicy 5. Robocza wnioskuje o zakwalifikowanie terenu przed Muzeum Narodowym wraz z pomnikiem Stanisława Wyspiańskiego ograniczonego od zachodu zewnętrzną krawędzią chodnika asfaltowego, od wschodu krawędzią zewnętrzną Alei Mickiewicza, od strony północnej granicą miejscowego planu przed Muzeum Narodowym, od południa krawędzią zielonego terenu wzdłuż Alei Marszałka Ferdynanda Fosza, jako obiekty zabytkowe podlegające ochronie postanowieniami planu miejscowego. Chodzi o plac przed Muzeum Narodowym. To głównie ma na celu, żeby pomnik Wyspiańskiego, który się tam znajduje przy okazji budowy podziemnego parkingu nie zaległ w ferworze walki. Kolejna uchwała zarządu dotyczyła opinii do ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze wraz z naziemnymi miejscami postojowymi, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 14/2, 15/4 przy ulicy Wrocławskiej w Krakowie. Zarząd dzielnicy 5. Krobocza negatywnie opiniuje wniosek o wydanie decyzji WZ dla inwestycji pod nazwą, jak wcześniej wspomniałem, ze względu na zbyt dużą wysokość, maksymalna wysokość to 5 kondygnacji, oraz ze względu na brak informacji o liczbie miejsc parkingowych. Jest to projekt budynku. W chwili obecnej tam jest taki skład złomu obok muzeum, nie muzeum, tylko Urzędu Marszałkowskiego, między skrzyżowaniem z Kijowską a Urzędem Marszałkowskim. Po stronie Urzędu Marszałkowskiego tam była jakaś taka siłownia i skład złomu. W tym miejscu jest projektowany budynek o wysokości 11 kondygnacji i właśnie zarząd tą wysokość głównie zanegował. No i tą brak informacji na temat liczby miejsc parkingowych. Kolejna uchwała zarządu w sprawie ustalenia warunków zabudowy na inwestycji o nazwie budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego w nawiasie plomba architektoniczna na działce nr 41 na obręb 12 Krowodża przy ulicy Miechowskiej w Krakowie. Zarząd dzielnicy 5. Krowodża negatywnie opiniuje wniosek o wydanie decyzji WZ dla inwestycji pod nazwą budowa budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego i tak dalej. Ze względu na zbyt dużą wysokość w stosunku do dwóch bezpośrednio sąsiadujących, w nawiasie stykających budynków oraz ze względu na zupełny brak zaplanowania miejsc parkingowych na terenie, co wpłynęłoby bardzo negatywnie na warunki przejezdności ulicy oraz parkowania w tym rejonie. W
Budynek no, ze swojej zasady można przyjąć, że nie był jakoś rażąco odbiegający od standardów, które staramy się tutaj wprowadzać, to znaczy nie miał więcej jak 5 kondygnacji, ale tutaj był taki zarzut, że obydwa, to jest taka plomba w Pierzei, że obydwa budynki stykające były rażąco niższe niż ten planowany. Także trudno było mówić tutaj o zasadzie dobrego sąsiedztwa, jeżeli ten budynek jest tak znacząco wyższy od sąsiadów. No i właśnie ta kwestia braku, kompletnego braku miejsc parkingowych na tym terenie. Kolejna uchwała w sprawie ustanowienia jednego gminnego zarządcy parku imienia doktora Henryka Jordana w Krakowie. Paragraf pierwszy. Zarząd dzielnicy 5 Krakowa wnioskuje o ustanowienie jednego gminnego zarządcy dla całego terenu parku imienia doktora Henryka Jordana. Uzasadnienie. Zasadnym jest, aby za jedną nieruchomość odpowiadał tylko i wyłącznie jeden zarządca. Bo okazuje się, że na terenie parku jest kilku zarządców. Jest to ZIKI, jest to też ZIS w przypadku budynku Krakowi i prawdopodobnie też Wydział Spraw Administracyjnych zajmuje się budynkiem Jordanów. Co do tego będziemy mieli pełną jasność, jeżeli uzyskamy kopię umowy dzierżawy bądź najmu tego budynku, na którą oczekujemy, i wtedy też będziemy wiedzieć, czy mamy do czynienia jeszcze z trzecim zarządcą w parku, czy nie. A no, taka zasada, żeby jedną nieruchomością zajmował się jeden zarządca, jest, no, wydaje się być zupełnie podstawową, żeby nie było jakichś problemów. Uchwała zarządu numer 98 w sprawie zmiany nazwy przystanków. Pewnie Państwo słyszeli o tym zawirowaniu związanym z bardzo szybkim terminem zmian i to takich ugruntowanych nazw przystanków. W naszym przypadku dotyczyło to dwóch przystanków, czyli Prostalu i przystanku Dworzec Towarowy. Propozycja z ZIKIT-u była taka, aby wprowadzić nazwę zamiast Prostal, żeby była nazwa Aleja Kijowska, natomiast zamiast Dworca Towarowego, żeby był wprowadzona nazwa ulica Kamienna. Zarząd uznał za stosowne, aby jeżeli ZIKIT planuje wprowadzać taką ogólną zasadę, że przystanki mają nazwy pochodzące od ulic, no co ze swej strony jest jakby słusznym kierunkiem, ale też bardzo istotne są te ugruntowane od wielu dziesiątków lat nazwy. I nasza propozycja była taka, można powiedzieć, łącząca obydwie te zasady, mianowicie zaproponowaliśmy, aby ten przystanek biprostalny został zmieniony na nazwę Aleja Kijowska, kreseczka Biprostal, i to samo z ulicą Kamienną, czyli Kamienna, kreseczka Przemyślnik, Dworzec Towarowy. Później się okazało, że w związku z tym, że ten czas był bardzo krótki i wiele kontrowersji na ten temat powstało, także ZIKI wycofał się w ogóle z tych wszelkich zmian i one będą szeroko konsultowane. Na pewno jeszcze raz będziemy na ten temat się zastanawiać, bo planowane zmiany będą albo na początku roku przyszłego, albo w ogóle zero. Także taka jest ostatnia informacja z piątku, gdzie dyrektor Sapoń właśnie tak zapewniał, że to była taka szybka sprawa, żeby bezkosztowo przeprowadzić te zmiany w związku z wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy 1 września. Dlatego to było takie na zapalenie płuc, aczkolwiek okazało się, że takie tak szybkie. No i czy to było podyktowane jakimś przepisem prawnym, czy jakimś ustaleniem, czy widzimy się? Nie, ale z drugiej strony trudno się zgodzić na nazwę ulica
Kijowska, przystanek ulica Kijowska, skoro na ulicy Kijowskiej są trzy przystanki. No to właśnie chodzi, dlatego mówię, to mają być punkty orientacyjne i już są po ustalonej renomie. Komu to przeszkadza, że to jest mikrofon? Turyści nie wiedzą, co to jest Dąbrowska i nie wiedzą, gdzie to się znajduje. Dlatego jak mają na przełomnicy, to po prostu wiedzą. To było, to była głupia. Taki argument to nie przeszkadza. Ale tak jak mówię, przykład ulicy Kijowskiej, gdzie są trzy przystanki, to powinien być Kijowska, tam ładna. Szkoła za murem. Szkoła za murem, tak. Kijowska Mazowiec. Kijowska Mazowiec. Czy o tym jak chodziło? Czy tu chodzi o nie tramwajowe? Tramwajowe jest przy Kijowskiej. Nie, chodzi, wyraźnie tu chodzi o nie. Chodzi o wszelkie, o wszystkie przystanki na tym rejestrze. Zarówno tramwajowe, jak i jedne przystanki. Chodzi o całe, o cały system. Następna uchwała nr 99 w sprawie przekształcenia z dzierżawy na własność terenu ziemi oznaczonego jako działka nr 445/1/4 Klobocza przy ulicy Czarnowiejskiej. Zarząd dzielnicy 5 Klobocza pozytywnie opiniuje wniosek wspólnoty mieszkaniowej budynku ulica Czarnowiejska 87 w sprawie przekształcenia z dzierżawy na własność terenu ziemi oznaczonego jako działka 445/1/4 Klobocza. To jest taka działka, jak Państwo mogą zlokalizować, jaki jest barzaczek, obogrzaczka. Tam jest następny budynek i działka zieleni wokół tego budynku. Kolejna uchwała numer 100. W sprawie uwag do projektu zmiany studium uwarunkowań w kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. W związku z wyłożeniem projektu zmiany studium do publicznego wglądu na podstawie artykułu 11.11 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w Zarządzie Dzielnicy 5 Klobocza wnioskuje o uwzględnienie następujących uwag. Przeznaczenie poniższych działek na tereny zieleni urządzonej ZU. Ja może nie będę czytał numerów działek, bo ich jest tutaj dużo, ale powiem o tych miejscach, które one dotyczą. Punkt pierwszy, ulica Burzka, ogródki działkowe. To są ogródki za basenem. Tak. Punkt drugi, Park Świętego Wicentego Paulo. W projekcie zmiany studium Park Świętego Wicentego Paulo jako zieleń został uwzględniony jedynie w połowie. Ta cała część południowa od strony pochylni, szkoły za murem, a także wszystkiego tego, co się dzieje od strony Alei Kijowskiej, zostało zaznaczone jako teren przeznaczony pod zabudowę. Punkt trzeci, ulica Lea 75, obok przedszkola Iskierka. To jest ten teren zielony między budynkami Lea 75 i 77. To jest taki duży teren zielony, który w projekcie całego tego obszaru miał być przeznaczony pod żłobek, który nigdy nie powstał i teraz jest ten gminny teren zielony. Punkt czwarty to jest ulica Przeskok. To jest ta działka obok ogrodu łowców. Pamiętają Państwo tam, gdzie dziwnym trafem dom przypułkowy zginął usechł. Punkt piąty, ulica Kazimierza Wielkiego. To są działki tutaj obok tego przejścia przy ulicy Kadeckiej. Tam są takie tereny zielone wewnątrzblokowe. Następnie ulica Za Targiem. To jest cała ta działka przed przedszkolem. Za Targiem. Następnie punkt 7. Ulica Królewska 64-76. To jest schron naprzeciwko poczty. Punkt 8. Królewska 26-48. Schron i boisko i plac zabaw. Ten wcześniej przed urzędniczą. Punkt 9. Ulica Chopina. To jest zabudowa, właściwie nie zabudowa, tylko wnętrze takiego kwartału zabudowy ograniczonego ulicami Lea, Chopina i Konarskiego. Wnętrze blokowe, tam gdzie między innymi samorządowy kolegium odwoławcze jest, tam gdzie dawniej było przedszkole.
Potem mamy punkt 10, ulica Kazimierza Wielkiego. Aha, to i tak, dziękuję bardzo. To jest tak samo wnętrze blokowe przy, na tyłach tego, tej samowoli budowlanej starej, tych ceglanych, tego okrąglaka. Blisko skrzyżowania z ulicą Nowowiejską. Następnie ulica Kujawska to jest też wnętrze blokowe kwartału ograniczonego ulicami Kujawską, Kazimierza Wielkiego, Wiernackiego i Brodgera. Ulica Łokietka to był wniosek mieszkańców, taka zielona działka blisko sklepu Carrefour, taki z może Państwo powiedzą, że tam jest taki rąk ze stacją transformatorową, taki zielony, dosyć spora działka. Następnie ulica Kazimierza Wielkiego, działka 136, to jest działka za Czerwoną Szkołą, tutaj już Kazimierza Wielkiego, gdzie tam są ciągłe ataki na ten teren. Ulica Królewska to jest po stronie Poczty, w tym odcinku między ulicą Józefitów a ulicą Urzędniczą, między tymi pojedynczymi budynkami niemieckimi. Tam są takie dosyć spore te działki i właśnie, żeby je jako zieleń zachować, żeby nikomu nie przyszło do głowy dogęszczanie tego terenu. Następnie ulica Czarnowiejska i Spokojna, to jest też wnętrze blokowe między ulicą Czarnowiejską, Spokojną, dawną Elbląską i Miechowską. Następnie ulica Buszka Przybyszewskiego, to są działki, można powiedzieć, w rejonie Małych Błon. Znaliśmy, że wszystko to, co się dzieje na południe w stosunku do przedłużenia ulicy Buszka, powinno być zakwalifikowane jako teren zielony, w związku z tym, że tam mamy do czynienia z kanałem na powietrzania miasta. Punkt 19 to jest zielona część Placu Inwalidów, czyli tam gdzie mamy schron. I punkt 20, ulica Lea 15, to jest schron na rogu ulicy Lea i Konarskiego. W uzasadnieniu powyższe uwagi mają na celu ochronę ostatnich praw zieleni, które są niezbędne do zahamowania procesu pogarszania jakości powietrza, w nawiasie ochrona przed smogiem, retencji wody deszczowej, w nawiasie ochrona przed podtopieniami w wyniku ulewy deszczu, a także poprawę mikroklimatu miasta poprzez obniżenie temperatury powietrza podczas. To jest, jak Państwo pamiętają, jedne uwagi już wcześniej złożyliśmy, takie natury, bym powiedział, ogólnej, natomiast tutaj już bardziej szczegółowe uwagi zostały przekazane. Uchwała nr 101 w sprawie nieprzedłużania umowy dzierżawy pasa drogowego dla kiosku przy ulicy La 15 oraz Kłódki Keba przy skrzyżowaniu ulicy Czarnowiejskiej i ulicy Miechowskiej. Zarząd Municypalnego Probocza wnioskuje o nieprzedłużanie umowy dzierżawy pasa drogowego na dalszą działalność gospodarczą dla kiosku przy ulicy Lea 15 oraz budki Keba przy skrzyżowaniu ulicy Czarnowiejskiej i Miechowskiej. W uzasadnieniu dwie budki zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na ich bardzo zły stan techniczny i wizualny, należy w trybie pilnym usunąć z terenu. Jeden to jest kiosk Lea 15, który już długi czas jest nieczynny. Natomiast drugi kebab pewnie też Państwo widzieli, też nie działa i w ogóle jest wyjątkowo takim, bym powiedział, nonszalansko zbudowany na zieleńcu przymiarskim. I ostatnia uchwała nr 102 w sprawie przywrócenia dawnej szatni i sanitariatu w budynku obok sadzawki w parku imienia dr. Henryka Jordana. Zarząd Dzielnicy Piątej Krowodza wnioskuje o przywrócenie dawnej szatni i sanitariatu budynku sadzawki w parku imienia dr. Henryka Jordana. Uzasadnienie: rewitalizacja boisk, kortów tenisowych, bieżni oraz placów zabaw wykonana na podstawie zleconego przez Radę Dzielnicy Piątej Krowodza
projektu wymaga przywrócenia zaplecza sanitarnego w postaci szatni, umywalni oraz sanitariatów, które obecnie zostały przekształcone na cele komercyjne, niezwiązane z pierwotną funkcją obsługi wojsk. Przecież ten bajlar jest. No tak, ale póki co to tam jest salon gier, nie? Tak, tam no nie ma niestety żadnych sanitariatów, takich ogólnodostępnych, jest tam owszem jeden płatny. Natomiast w większości tych dawnych umywalni, prysznice, no to są pomieszczenia, które są wykorzystywane na cele komercyjne. Tam są jakieś gry zręcznościowe, jakieś flipery, takie różne rzeczy. Także zresztą dochodzą do nas głosy, że po prostu nie ma pomieszczeń do obsługi tych naszych boisk, które mają bardzo duże wzięcie, i korty tenisowe, i boiska. Także ten cel, dla którego ten budynek został wzniesiony, no, powinien zostać przywrócony. Bo jednak nie jest głównym celem działalność gospodarcza, a jednak służebna funkcja dla tych boisk i innych urządzeń sportowych. Także to były wszystkie uchwały, jakie zostały podjęte przez zarząd przez okres wakacyjny.